Dzień dobry Pani Kasiu. Cześć, dzień dobry. Katarzyna Adamik. Wiesz co, jadąc, Ty już byłaś tu, nie słyszałaś. Złamałem swoją zasadę z wczoraj, sam sobie tak wymyśliłem, że nie będę mówił ani razu, że jesteś córką Agnieszki Holland, ale i już to powiedziałeś. I teraz drugi raz. To już dwa razy. A Ciebie to już nie wkurza, mam nadzieję, nie? Że ludzie tak mówią. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, kim jest Adamik, to powiedzmy, że to jest córka Agnieszki. Nie, ale to mnie nie wkurza. No to się nie, po pierwsze nie da się ukryć, po drugie to jest fakt. No nie da się. Poza tym jestem z tego dumna, więc w ogóle nie mam problemu. Bo Wy jesteście strasznie podobne, co? Jak czytam różne rzeczy, gdzie... I to nie zawsze są wywiady, w których Ty i mama siedzicie obok siebie i rozmawiacie z kimś, ale w ogóle opowiadacie o różnych rzeczach, to po prostu jedna warta drugiej. No to się, Pecze, bardzo Ci dziękuję, naprawdę. Agnieszka może jest bardziej elokwentna. O, i się zaczyna. Wiedziałem, że tak będzie. Ty w ogóle nie mówisz do niej mamo? Owszem, mówię, owszem, ale tylko w prywatnym. Podoba mi się taki cytat, kiedy ty mówisz, no ale bo ktoś też się oburzył, że wiesz, że mówisz do niej Agnieszka, Agnieszka zamiast mamo, ale ty mówisz, no ale co, na planie mam powiedzieć, no, no, mamo, wyjdź z kadru? Jakby to wyglądało, gdyby się pracujesz z rodziną, nie wiem, szef, CEO jakiś, no, a ty mówisz do niego, tato, proszę, daj mi te dokumenty, nie. Dokładnie. Nie, można tak, nie można tak. To od razu powiedzieliśmy sobie, że będzie po imieniu w pracy. Mhm. Ostatnio, kiedy była z nami Olga Tokarczuk, to opowiadała właśnie, że... o swojej relacji z mamą przy okazji pracy nad filmem, że to nie jest łatwa w obsłudze kobieta. No to trzeba po prostu wiedzieć, jak ją obsługiwać. No. O. Nie, my naprawdę, Agnieszka jest bardzo ciepłą, w ogóle bardzo miłą osobą. Może po prostu jakby wrodzony autorytet sprawia, że ludzie są troszkę tacy onieśmieleni, troszkę się jej boją, ale to naprawdę bez powodu. Znaczy oczywiście wie, czego chce i jak coś nie działa, to się może zdenerwować, ale jednocześnie naprawdę chcę, żeby było dobrze i jest kochana. Czy ty miałaś kiedykolwiek szansę zrobić coś innego niż zająć się reżyserią? No ja chciałaś, no oczywiście, absolutnie. No ja w ogóle przez wiele, wiele lat nie robiłam reżyserii. Znaczy jak miałam 8 lat, postanowiłam, że będę robić komiks. Mhm. Że reżyseria to reżyserować jest... komiks. Tak, no rysować, pisać i rysować. Wydawało mi się, że reżyseria to jakieś coś strasznie trudnego, nie, stresującego, wymagającego. Trzeba być jakimś takim, wiesz, takim autorytetem, takim generałem, trzeba mieć taki, taki, wiesz, prowadzić ludźmi. Ja nie miałam takiego temperamentu w ogóle. Poza tym jestem strasznym leniuchem. To, że jesteś bałaganiarzem, to legendy krążą. Ta, to może kiedyś byłam. Teraz jestem, znaczy leniuchem jestem, wiesz, w głębi duszy. To jest coś takiego, to jest częścią mojej osobowości po prostu. Więc wydawało mi się, że ta reżyseria to jest po prostu za dużo roboty, no. No tak. A ty ja to widziałam od drugiej strony, wiesz, od kulis. To jest masakra. Nie ma nigdy wolnych dni, nie ma wolnych godzin, nie ma wolnych wieczorów. Człowiek pracuje cały czas. I jest bardzo dużo stresu związanego z tą robotą, nie? I wiedząc to wszystko, pomyślałeś sobie, ach, cholera, co... No próbowałam przez lata, ale geny dogoniły, no co ci mogę powiedzieć, no. Jestem chyba reżyserem numer 6 w rodzinie, a teraz jest nas chyba 12 czy coś, więc w ogóle... I przychodzą święta i tak, słuchaj, widziałem ten twój ostatni film, o mamo, słuchaj, widziałem ten twój ostatni film, tato, słuchaj, no ja bym to zrobiła lepiej. Dokładnie. Ciocia w zdjęciach, żona właśnie skończyła, a z mamą mamy filmy prawie jednocześnie w kinach, nie? No. Więc jest, wiesz. A ile miałaś widzów w ten weekend? Widzisz, nie wiem nawet. Ale patrz, jaka piękna pogoda na film. Idealna jest. Zapraszam do kina, trzeba do kina iść w taką pogodę. Nie ma nic innego do roboty, naprawdę. Ale swoją drogą, jak macie taki plan, i no, bo musicie czasem zaczynać o dziwnych porach właśnie po to, żeby złapać moment, złapać światło i tak dalej. I jednocześnie przypominam sobie naszą rozmowę dzisiaj, kiedy się malowaliśmy. Kiedy ty mówisz, ale o tej porze przecież jeszcze nic tak nie działa, jak powinno, głowa jeszcze nie pracuje, no. A musicie nagle w porach dziwnych wyczarowywać taki intelekt i błysk, że... No to jest masakra, to jest najgorsze w ogóle, dla mnie to jest najgorsze, bo ja nie jestem porannym ptaszkiem, na dodatek budzę się bardzo teraz długo. Widzowie mówią, kurde, patrz jak się poświęciła, przyszła. No, widzisz, no wiesz, absolutnie, znaczy ja potrzebuję po prostu 2 godzin, żeby w ogóle uruchomić się. Mamy czas dzisiaj, wiesz, Kasia, dzisiaj naprawdę. Co, pojedziemy jeszcze 2-3 godzinki i będzie. Dojedziemy do Nowego Jorku, jak tak dalej pójdzie. ale no rzeczywiście, no, na zdjęcia to się do 4 wstaje, tam 7, to w ogóle luz. Nie, ty jako reżyser możesz przyjść na samym końcu, nie? To ci aktorzy muszą przyjść wcześniej, się umalować i tak dalej, co? No. Ty przychodzisz, mówisz, grane było już coś, czy jeszcze nie? No wiesz, jednak czasami trzeba coś przygotować rano. Jesteś wymagająca? Tak, w pracy, tak, absolutnie. A później co? W życiu mniej. Odpuszczam sobie. Nie, wiesz, najgorsze jest podejmowanie decyzji. W domu, wiesz, nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji. Nie wiem, co mam zjeść, co Jezus na obiad, Maria, jak można sobie na co obejrzeć, jaki film, wiesz, to jest...
w pracy się tych decyzji podejmuje po prostu setki na minutę. Jest to takie właśnie wymagające i te decyzje takie definitywne, wiesz, takie niezmienne, dokładnie, wiesz, no, że one jakby tworzą film, tworzą wszystko, co się potem wydarzy, jest jakby wychodzi z tych decyzji, nie? Więc jest to bardzo takie stresujące i bardzo wymagające i w życiu prywatnym już bardzo mi trudno podejmować decyzje. Wypalam się, wiesz, wypalam. Czyli świadomy odpoczynek od decyzji. No tak, wyłączam kompletnie decyzyjność. Rządź ciemną. No to jest troszkę oczywiście męczące w życiu codziennym, bo czasem trzeba jednak, wiesz, podjąć jakąś decyzję. No. Nawet jak cię pytam, jajecznica z dwóch czy z trzech jajek? Nie wiem. No dokładnie. Nie wiem, zdecyduj za mnie. Masakra, no to jest dokładnie tak. To jest dokładnie to, co się dzieje. O Jezusie, a jest tak, że jak skończysz już swoją robotę, to pierwszą osobą, którą pytasz o zdanie, jest rodzina? Oczywiście, znaczy nawet zanim skończę, wiesz, to znaczy jak już się skończę, to tak naprawdę nie ma co już pytać o zdanie. Myślę, że luksusem takim, który my mamy w naszej rodzinie, nie mówię tylko o mnie, ale jakby o całym naszym klanie, to jest to, że masz taką grupę filmową. Tak masz, jak były zespoły filmowe no kiedyś, tak. które wiesz, zbierały super twórców i reżyserów, którzy kompletnie tak, wiesz, pomagali sobie, robili taki brainstorming, dawali sobie, wiesz, opinie, krytykowali swoje scenariusze czy swoje pierwsze montaże. Uważaj, pani idzie. Tak, przepraszam. Trudno. Dziękuję za pomoc. Spoko. Zobaczyłem się widzisz, na ciebie. Przepraszam. Teraz reżyser jest bardzo samotny. Nie ma tych takich zespołów, takich grup wsparcia, wiesz? A my w naszej rodzinie mamy taką grupę wsparcia i to jest fenomenalne, dlatego że właśnie i ze scenariuszem, czy jakąś kolejną wersją scenariusza, czy z pierwszym, czy drugim montażem można pójść i spytać o zdanie i to będzie zdanie szczere, krytyczne, ale też budujące. Nie? Więc to jest fantastyczne, po prostu taka sytuacja, którą ja mam i którą ma moja rodzina. Że można właśnie zawsze na kogoś liczyć i zawsze można liczyć na pomoc. To jest super. Da się uratować fajnie zrealizowanym filmem słaby scenariusz? Oczywiście. Ale lepiej zrobić fantastyczny film z bardzo dobrego scenariusza. To jest łatwe dzisiaj. Dobry scenariusz? Nie, w ogóle robienie właśnie tego w takim, no dwa w jednym, czyli masz jedno dobre i drugie dobre. Czy w ogóle dzisiaj... Znaczy wiesz, ja nie jestem scenarzystą, ja nie umiem tak dobrze pisać. Ja umiem czytać scenariusze i wiem, które mi się podobają, a które mi się nie podobają, ale nie umiem ich za bardzo pisać, więc ja zawsze poszukuję dobrych tekstów. Mam dużo pomysłów i czasem współpracuję ze scenarzystami, żeby je stworzyć, tak jak było przy boisku. Ale myślę, że dobry scenariusz to jest absolutna podstawa dobrego filmu. Myślę, że nie ma co się pakować w produkcję filmu, jeżeli scenariusz nie jest zamknięty na... Że dać sobie nadzieję, dobra, zacznijmy, to może ewentualnie tam się poprawi, może no, wiesz, aktor coś wrzuci na planie. Są tacy wybitni twórcy, czy byli tacy wybitni twórcy, którzy mogą tworzyć na planie, którzy pracują w kompletnie jakby inny sposób, na przykład, nie wiem, Loach, nie? Ken Loach, on jakby pisze scenariusz w trakcie prób i zdjęć. Albo Fellini, który cały czas coś dopisywał, wymyślał, przepisywał, ale w naszych realiach filmowych to już tak naprawdę nie ma na to za bardzo czasu, ani możliwości takich. Mamy te 28, jeżeli my mamy szczęście, czy tam 30 dni zdjęciowych. Nie ma czasu, żeby na planie siedzieć i myśleć, co nakręcić, bo trzeba kręcić. No tak, bo każdy dzień kosztuje. Dokładnie, kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Ale też wydaje mi się, że scenariusz nie jest jakąś biblią. Można go zmienić, jak się potrzebuje, ale jeżeli jest już bardzo dobry na początku, to można go tylko poprawić. Bo rozmawialiśmy sobie tu ostatnio wiele razy o tym, że w Polsce dzisiaj się fajnie porobiło, bo tak, jest dużo młodych, fajnych reżyserów, jest dużo młodych, fajnych, zdolnych scenariuszopisarzy, jest dużo młodych, którzy potrafią zainwestować pieniądze swoje w filmy i że producencko, reżysersko, scenariuszowo właśnie fajnie się to młode pokolenie ustawiło. Absolutnie. No, żałuję, że nie należy do tego młodego To ładne, dobre, oczywiście, tak. Możesz mieć 18 lat i nie należeć do tego pokolenia.
No dzięki, wyszedł. Ja lepiej wyglądam niż... Przepraszam, jak mijam zawsze, ostatnio szczególnie, bo już dzisiaj jest 14 czy 13, 14, ale myślisz, że to, co się tutaj dzieje na krakowskim Przedmieście w ostatnim czasie, to jest w ogóle jakiś scenariusz na... Ale nie taki film jak Smoleński i tak dalej, tylko na takie dokumentalne popatrzenie na to, co się dzieje i absolutnie opowiedzenie tej historii najbardziej obiektywnie, jak się da. Absolutnie. Agnieszka ma taki projekt, wiesz, który jest jeszcze, to prawda, w powijakach, ale taki właśnie dokument, który by spróbował w jakiś może nieperfekcyjny sposób pokazać tą naszą polską sytuację i rzeczywistość taką, jak ona jest naprawdę. I z jednej, i z drugiej strony, i w dużych miastach, i w małych miasteczkach. I spróbować zrozumieć tą mechanikę i tą taką autonomizację tego społeczeństwa naszego, które się kompletnie rozpadło na dwie części, nie? To jest przerażające dla mnie troszkę, że zamknęliśmy w tych naszych enklawach. Jeszcze ten internet nie pomaga w tym sensie, media społecznościowe, bo ja zobaczyłam to, co się działo z moimi przyjaciółmi, że wiesz, w momencie, kiedy czym bardziej jakby ta sytuacja się posuwa w taką może bardziej dramatyczny kierunku, tym bardziej wszyscy wyrzucają ze znajomych wszystkich, tak, którzy myślą inaczej, nie? I w tym momencie jakby zamykasz się w takim kręgu ludzi, którzy myślą tak jak ty i masz wrażenie, że ci drudzy są głupi, że nie istnieją i że nie mają racji i że nie mają żadnych swoich powodów, ponieważ kompletnie się przestajesz interesować tym, co oni mają do powiedzenia. I nawet nie masz okazji tego słuchać za bardzo, prawda? Bo się możesz kompletnie odciąć i słuchać tylko to, co... Ale wiesz, bo zastanawiam się, czy to wynika ze strachu, czy to właśnie ze strachu przed próbą zrozumienia, co myśli ta druga strona, czy to jest już tak rozdygotane emocjonalnie, że tak naprawdę właśnie, wiesz, sekta z sektą się bardzo rzadko schodzi, bo każdy ma swoją Biblię i do widzenia, nie? Mi się wydaje, że to jest też taka o samoobrona. Te rzeczy, które czasem mówi druga strona, są tak straszliwe i tak raniące i tak czasami odbierane osobiście, prawda? Że trudno jest ich słuchać po prostu. Ja od razu wpadam w depresję na przykład i albo się strasznie denerwuję, skacze mi ciśnienie. O wiele łatwiej jest tego nie słuchać. I wtedy można żyć prawie normalnie, nie? No, udawać, że jest cisza i spokój, no, nie? A nie ma jej. Tylko, wiesz co, użyłem celowo słowa obiektywnie, chociaż mam do niego też duży dystans, bo często studenci pytają, a dobra, co to jest obiektywizm i czy pan uważa siebie za obiektywnego dziennikarza? Nie umiem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co to jest i w ogóle nie wiem, czy coś takiego jeszcze występuje. No. Myślę, że te emocje są za wysokie, żeby ktokolwiek już mógł być obiektywny na 100%. Można próbować, można próbować przez empatię, czy tam, nie wiem, spróbować zrozumieć, czy wysłuchać, ale te emocje są tak wysokie, na takim, że już zdaje mi się, że nie można już tego kompletnie na zimno słuchać. A film się robi na zimno czy na emocje? Nie, no oczywiście, że na emocje. Jednak. No to absolutnie. Znaczy, jest cała strona taka produkcyjno-organizacyjna, która wymaga pewnej takiej zimnej logiki, ale całe szczęście od tego są ludzie, którzy są od tego dobrzy. Tworzy się oczywiście na emocjach. Przede wszystkim film jest, jakby materiałem filmu są emocje. To jest tak jak, nie wiem, malarz ma farby, a my mamy emocje. Więc my rzeźbimy tymi emocjami, więc oczywiście przez sam ten fakt wszystko to drga, prawda? Aktorzy, operatorzy, cała ekipa twórcza to są ludzie, którzy kreują, którzy się angażują emocjonalnie na 100% w jakiś projekt. Teraz opowiadałeś o tym, że dochodzi do sytuacji, kiedy ludzie się w rodzinach wyrzucają ze znajomych na Facebooku i tak dalej. Czytałem opowieść amerykańską, która dotyczyła tego, co się działo przed wyborami, że tam to było bardzo wyraźne, że właśnie, wiesz, rodziny się nie spotykały na święto dziękczynienia. Rodziny się wyrzucały wręcz dosyć widowiskowo z grup, w których do tej pory funkcjonowały, także poza rodziną. I, że, nie wiem, nie chcę mówić, że to jest globalny trend, ale że to właśnie się, wiesz, jakoś tak porobiło. No. A mi się wydaje, że to absolutnie globalne. To nie jakby to, że jesteśmy w awangardzie w Polsce, to nie. Nareszcie. Już od pewnego czasu. To, tutaj nasza władza jest takim jakby taką tubką testową dla wielu innych krajów. Trump mówi, co tam w Warszawie się wydarzyło? Tak, sądy zaorali, dobra, to kasujemy. To działa, w takim to nie razie, działa, no. A to zadziałało, no to zróbmy to u nas, nie? To jest trochę przerażające. No. Chociaż jak myślę Trump i wiesz, jak się dzisiaj popatrzy na doniesienia ze Stanów, to jest facet, który właśnie powiedział tej nocy, że jeżeli Korea Północna będzie testowała swoją broń jądrową, to oni odpowiedzą militarnie. Ja wiem, no, on mówi takie rzeczy, to przecież przerażające. Albo zrzuca sobie, bo zastanawiam się, na ile on próbuje poprawić
poprawić swoje sondaże, notowania, opinie o sobie właśnie tym, że ma ten guzik czerwony i tak zrzuci największą bombę, jaką kiedykolwiek Amerykanie zrzucili, nienuklearną, a tak na Afganistan, żeby ewentualnie postraszyć ISIS, nie? I wszyscy mówią, jaki on jest odważny. Znaczy natomiast... nie wszyscy, no taka część pewna, no. No nie wiem, nie to wiem. Dokąd idziemy, pani reżyser? No, przerażające. No to jest jeszcze bardziej przerażające niż nasza władza w Polsce, bo jednak rzeczywiście amerykański prezydent ma, myślę, bardziej globalny zasięg. Zasięg, tak. Już nie mówię o tym guziku czerwonym, przerażającym, który jest w jego rękach. No, ale to jest tak jakby troszeczkę, nie wiem, dać taki guzik Macierewiczowi, też byśmy się bali, nie? No, trochę tak. No, to jest podobny, myślę, taki... A tylko, że wiesz co, w jego przypadku on mógłby go oddać jakiemuś młodemu asystentowi, tam lat 18 na przykład, wiesz, to tak by się skończyło. 18 lat i dużo gier wideo za sobą i to by było dopiero, przerażające. I myśli sobie, dobra, zrzucamy tą bombę, przecież są jeszcze dwa życia, prawda? Tak, dokładnie. Kurczę. Można w razie czego zacząć grę od nowa, no, nie? No można, no. Ale ten świat trochę tak wygląda, jakby ludzie weszli do jakiegoś Matrixa i myśleli sobie, dobra, w ogóle przekraczamy granicę, bo wiadomo, że one są jak z gumy, wrócą, a tu nic nie wraca. No niestety, no, to że żyjemy w nie najmądrzejszym świecie, to jak to domu wydaje mi inny globus, panie, tak? Ale dla filmowca to było dobre, czy nie? No, cynicznie wiesz, myśląc. Filmowiec oczywiście inspiruje się rzeczywistością, ale jak ta rzeczywistość jest taka ciekawa i to jest więcej historii fajnych, nie? Do opowiedzenia. No dokładnie. Znaczy, ja bym bardzo chciała, żeby ktoś napisał taką prawdziwą, porządną, nie wiem, polityczną historię o Polsce, taką o tych kulisach władzy, ale taką na poważnie. Nie ucho prezesa, tylko na poważnie. No, ucho prezesa oczywiście super, ale to jest jednak, no to jest, wiesz, to jest Saturday Night Live, to jest farsa, nie? Tak. A coś takiego poważnego, dramatycznego, co analizuje te kulisy władzy w taki naprawdę głęboki sposób, to ja bym była bardzo ciekawa, żeby taki film. Czyli takie House of Cards, ale po polsku, tak? No. Trochę. No House of Cards też, znaczy House of Cards jest ciekawe, bo to też było bajką przez wiele lat, prawda? No, a tak się zapatrzyli, jednak taki morderczy, psychopatyczny prezydent, który po trupach dosłownie idzie do władzy. Nikt sobie nie wyobrażał, że w Białym Domu będzie ktoś, kto jest jeszcze gorszy. A nagle ten bohater House of Cards jest dosyć pozytywny, Kevin, i sympatyczny. Super facet, tam zabił parę... Zabił, popchnął niechcący, wpadła pod to metro, ale przecież to jej wina. Ale jest inteligentny. Myślę, że wszyscy teraz wzdychają za tą taką poziomem inteligencji i elokwencji w Białym Domu. Ten Spencer teraz to z tym... o tej drugiej wojnie światowej. Hitler w ogóle nie używał takich rzeczy. To Assad był pierwszy. Nie. Świata, co? Że swoich własnych obywateli... W ogóle to jest taka... Ale zobacz, on wychodzi i później mówi, przepraszam, tam rzeczywiście zaglopowałem się, koniec. Albo prezydent mówi tak, wiem, jeszcze 2 tygodnie temu mówiłem, że NATO to zło, w ogóle stare ale i do widzenia, a teraz jest super. Tak. I koniec, prawda? No nie, kompletnie żadnych konsekwencji, po prostu naprawdę gadają, co im ślinę na język przyniesie. Znaczy nie, tak naprawdę, myślę, że oni mają tam może nawet jakiś pomysł na to, co żeby mówią. Taki chaos wprowadzać cały czas? No tak. Myślę, że Ameryka w chaosie jest słabsza. Co może na pewno być pozytywne dla wielu innych krajów, które chcą, żeby Ameryka była słabsza. Tak jak mówisz, wiesz, destabilizacja państwa, prawda? No to jest jakby podstawowa funkcja tego rządu, mam wrażenie. Trochę tak, chociaż tak jak mówisz, oni są bardziej globalni. Jak słyszę, że na deserze powiedziałem prezydentowi Chin, że zaatakowałem Syrię, a później syn Trumpa mówi, moim zdaniem to Iwanka wpłynęła na tatę, bo powiedziała mu, wiesz, że z tą Syrią coś trzeba by zrobić. I myślisz, Jezus Maria, jak oni się bawią, no. No i dostają, to tak jak u nas, dostają jakieś funkcje bardzo wysokie i wysokopłatne funkcje, ludzie, którzy w ogóle nie mają żadnego doświadczenia, żadnych, wiesz, jakby credentials, żeby w ogóle cokolwiek... No wiesz, pan Bartek powiedział wczoraj, że no ale gdzie on ma się nauczyć, gdzie on ma zdobyć to doświadczenie, widzisz, no ty tak, zdobywałeś doświadczenie przy mamie, a gdzie on ma, ale nie w aptece się nauczy armii? No nie. To prawda, ale może nie musi od razu być szefem tej armii. No niby nie. Może być jakimś, ale może zaczekaj, asystentem chociaż. Właśnie, i zobacz, i w momencie, kiedy on zdobył to doświadczenie, generałowie mu salutowali, on teraz nagle jest 27-latkiem, kurczę, z ogromnym doświadczeniem i bez roboty. To jest skandal. No, to jest przerażające, tak mi przykro. Może konsultować przy jakichś filmach patriotycznych. O, teraz tak, no. Tak, właśnie idziemy w taką patriotyczną, nietolerancyjną, patriotyczną stronę. A tobie się łatwiej żyje jako osobie, która mimo wszystko wymaga tolerancji, choćby z uwagi na swoją orientację seksualną? No słuchaj, no wiesz, to jest jeden z jedynych powodów, dlaczego tutaj tak się mniej miło żyje, bo tak generalnie to się bardzo miło żyje. No Warszawa jest w ogóle super miastem. No jest trochę wyjęta z państwa, wyjęta z państwa.
jak to wiele dużych miast w Ameryce tak samo to działa, prawda? Nowy Jork to nie jest Kansas, nie? Tak, Texas. Ale oczywiście ta mowa nienawiści, która nas otacza, jest bardzo przytłaczająca. Tak osobiście, wiesz, tak po prostu człowiek ląduje, na przykład jak teraz dużo podróżuje, nie? Po festiwalach i ląduje się w tej Warszawie, na tym lotnisku Chopina i masz taki od razu takie wrażenie gęstości, jakiegoś takiego przytłoczenia. To jest takie minimalne oczywiście, lekko odczuwalne, ale ja to czuję na przykład. I to jest Ale właśnie w odniesieniu do sytuacji swojej życiowej, czy...? Znaczy, ja osobiście nie czuję tego. Nic mi się nie wydarzyło, nic się nie zmieniło w moim życiu. Ale jest to takie ogólne wrażenie. Takie, wiesz, takie wrażenie, które... masz wrażenie, że wracasz do kraju, który gdzieś tam nie postrzega cię jako pełnego obywatela. To jest bardzo. Bo nie grasz tak, jakby kazali, tak? Tak. Opowiadaliśmy tuż przed twoim wejściem do studia historię chłopaka, który zaśpiewał sobie hymn, trochę zmieniając słowa, i facet dostaje wyrok. No. No przecież to jest przerażające. No. I idzie. No. Facet pali kukłę Żyda na i nie, ma, rynku. Nie mam żadnego problemu. No, są 3 miesiące w więzieniu, sąd mówi, musimy ukarać, ale przychodzi na salę grupa ludzi, która mówi, że to jest łamanie wolności słowa, wypowiedzi, wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kompletnie widać po tym zachowaniu, że oni nie rozumieją, co się stało. To nie jest symbol narodowy nasz. No właśnie, trzeba pilnować. To nie jest krzyż, to nie jest godło. Czuję, że nie jesteś patriotką, wiesz, Kasiu? Jestem właśnie. Nie, jestem... właśnie nie. Ja ci powiem, jestem patriotką, wiesz jak to wiem? Mieszkałam przez całe życie za granicą, a mimo to, jak jest piłka nożna, kibicuję Polsce. Nawet jak przegrywają? Nawet jak przegrywają. Wtedy się... przestaję oglądać, co prawda. Za bardzo stresujące to jest. Wypadek. Druga rzecz, na przykład, tylko w Polsce tak się denerwuję tym, co się dzieje. A to, że to mnie dotyka, to znaczy właśnie, że mi zależy na tym kraju. To jest największy dowód patriotyzmu. Mi się daje, że krytyka tego, co się dzieje, to też jest dowód patriotyzmu. Trzeba krytykować, trzeba walczyć o to, żeby było jak najlepiej, prawda? Tak, tylko że to jak fajnie by było, żeby, wiesz, taka krytyka trafiała na taki grunt ludzi, którzy powiedzą, kurczę, słuchałem tej Adamiko, no w sumie ma rację. Pomyślmy o tym, kochani, pomyślmy o tym, że może za bardzo, nie? A tu wciśnięty jest najszybszy bieg i choćbyś nie wiem, jak bardzo stał i krzyczał obiektywnie, rozsądnie, nikt tego po prostu nie słucha. No tak, no to jest jedziemy. Taka sytuacja, no ale... no rozmowa jest konieczna, no rozmowa oczywiście jest konieczna wszędzie, żeby żyć w normalnym kraju. No niestety tej rozmowy jest coraz mniej, no ale może jeszcze będzie dobrze. A film jest rozmową, czy nie? Czy to jest wstęp w ogóle tylko? W filmie? Film, czy jest dzisiaj robienie filmów, robienie teatru, nie wiem, robienie muzyki, czy to jest jakiś wstęp do rozmowy? Absolutnie. Znaczy oczywiście można też zrobić takie czysto rozrywkowe tak, kino, jasne. Ale wydaje mi się, że absolutnie. Ludzie wychodząc jeżeli ludzie wychodzą z twojego filmu, rozmawiają o nim, czy rozmawiają o czymś, czego ten film dotknął, to jest fantastyczne, to jest wielkie zwycięstwo. W ogóle, żeby łączyć ludzi, żeby ze sobą rozmawiali, żeby podważali jakieś rzeczy, których byli pewni, czy jakieś idee. To jest kłócili fantastyczne. Kłócili się, tylko fajnie, nie? Troszkę nie się naparzali, pokłócili, ale kłócili. Troszkę się pokłócili, troszkę polemizowali, troszkę podyskutowali. No z pokotu wychodzili ludzie i były bardzo, bardzo żywe dyskusje na wiele, wiele tematów. I to było najbardziej chyba takie satysfakcjonujące przeżycie właśnie spotkania z publicznością po pokocie. Teraz mam bardzo też fajne spotkania po amoku. Takie rozmowy o psychologii, o źle, o filozofii, o moralności. Bardzo ciekawe, więc to jest fantastyczne. Mimo, że to też jest kino rozrywkowe gdzieś tam. A jeżeli się da zrobić oba, że film jest fajny, atrakcyjny, rozrywkowy, a na dodatek dotyka jakichś ciekawych tematów, które pobudzają wyobraźnię albo właśnie polemikę, no to jest w ogóle raj dla filmowca. Widownia zmądrzała też trochę? Oczekuje czegoś innego i reaguje inaczej? Mi się wydaje, że widownia jest tak mądra jak filmy, które ogląda. No. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że coraz więcej ludzi chodzi na polskie filmy. I te polskie filmy są coraz lepsze i coraz bardziej różnorodne, że można pójść na atrakcyjny, akcyjny polski film, a można pójść na głęboki dramat psychologiczny, można pójść na polski film naprawdę najróżniejszy, prawda? I to jest fantastyczne. Ale wydaje mi się, że trzeba tą widownię cały czas edukować.
że trzeba organizować spotkania z publicznością, że trzeba organizować, trzeba uczyć ludzi chodzić do kina. Te DKF-y teraz w mniejszych miejscowościach fantastycznie działają. To prawda, tak, właśnie zaczyna to się naprawdę, żyć. To się naprawdę, te samorządy i te DKF-y robią fantastyczną robotę. Ja teraz trochę pojeździłam i to było super. Kasia Adamik, bardzo dziękuję za spotkanie z nami. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dobrych świąt. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dziękujemy. Do zobaczenia.